Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o zapachu, który cieszy się taką dosyć złą sławą, jeśli można tak powiedzieć. I chciałabym po prostu dodać do tego swoje stanowisko, co ja o tym sądzę i czy również on na mnie robi takie negatywne wrażenie, jak na przykład na użytkownikach popularnej encyklopedii Fragrantica, gdzie po komentarzach, recenzjach tego zapachu, no można odnieść wrażenie, że ten zapach jest jakimś potwornym, strasznym koszmarem olfaktorycznym i po tych opisach raczej nikt nie chciałby mieć z nim do czynienia. Mowa o zapachu marki Tate Libre d'Orange i zapach nazywa się Secretion Magnifique, czyli coś, co osoby zainteresowane na pewno dobrze już kojarzą i wiedzą, z czym będziemy mieć do czynienia. Natomiast dla osób, które nie są wtajemniczone w ten temat, od razu mówię, że mamy do czynienia z wyjątkową kompozycją zapachową, która ma nam stworzyć pewną olfaktoryczną wizję ludzkich wydzielin. I teraz ja tego zapachu nie mam w postaci flakonu pełnowymiarowego, mam go w postaci próbki, natomiast wzięłam sobie inny flakon marki Tate Libre d'Orange, żeby Wam po prostu pokazać, jak wyglądają flakony tej marki. Tutaj mam akurat taki aromatyczny, zielony zapach, który nazywa się You or Someone Like You, i flakony tej marki są do siebie dość wszystkie podobne, tam różnią się małymi akcentami, natomiast utrzymane są w podobnej stylistyce. Secretion Magnifique, język francuski to jest koszmar dla mnie. Secretion Magnifique oznacza po francusku coś takiego jakby niesamowite, tajemnicze, niesamowite wydzieliny, czy też niesamowite tajemnice. Coś takiego, zależy jak to tłumaczyć, ale przede wszystkim chodzi o fascynację tutaj po prostu takimi naturalnymi, fizjologicznymi zapachami, które zostały w tym przypadku stworzone jako taka interpretacja wodno-metaliczna i został ten akord zbudowany poprzez użycie połączenia pewnych nut. W tym przypadku jest to połączenie nut laktonowych mlecznych z nutą wodorostów. Również producent podaje tutaj coś takiego jak akordy jodu, krwi, adrenaliny, cokolwiek by to miało olfaktorycznie znaczyć, jest coś takiego przez producenta nam obiecywane. Natomiast najczęstszym skojarzeniem, jakie jest przywoływane, kiedy mówimy o tym zapachu, jest mowa o tym zawsze, że jest to zapach spermy. I teraz musimy się zmierzyć z tym tematem, ponieważ ten zapach jest bardzo mocno marketingowo już jakby zbudowany w przedsądach. Kiedy ludzie mają z nim do czynienia, kiedy powiemy komuś, że to jest zapach, który gdzieś tam powinien być jakąś taką interpretacją zapachu spermy, no to oczywiście mamy takie dosyć negatywne reakcje. Natomiast jeżeli nie powiemy odbiorcy, z czym ma do czynienia, tylko po prostu poprosimy o to, żeby zapach wytestował i powiedział, czy mu się to podoba, czy nie, to bardzo często jest tak, że zapach robi całkiem pozytywne wrażenie. Ja to sprawdziłam na kilku osobach. Ja się popsikam teraz tym zapachem i
Powiem Wam tak, ja mam z tym zapachem troszeczkę taką relację love and hate. Dlatego, że są dni, kiedy ta fizjologiczna, metaliczna nuta jest obecna bardziej i wtedy mnie to troszeczkę drażni, troszkę mnie to kręci na żołądku, natomiast są takie dni i dzisiaj jest ten dzień, że ten zapach dla mnie pachnie całkiem znośnie, dobrze i mogłabym go nawet nosić. Zresztą nieraz go nosiłam, bardzo pozytywne wrażenia wywoływał i jest to właśnie taka ciekawostka na temat tego zapachu, że jeżeli komuś nie powiemy, co to jest w założeniu, to często jest tak, że właśnie ma pozytywny odbiór. Natomiast przez jednych zapach sekrecją magnifique jest odbierany jako forma olfaktorycznego happeningu, czyli czegoś nienoszalnego, ale mającego pewien wyraz artystyczny. Dla wielu osób ten zapach, tak jak czytałam recenzję, pachnie w sposób kojarzący się z krwią, kojarzący się z szpitalem, z chorobą. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Również czytałam takie głosy, że się ten zapach kojarzy z rozkładem. Z tym się totalnie, absolutnie nie zgadzam. W moim odczuciu jest to zapach z ewidentnie fizjologicznym rysem, natomiast nie jest on obrzydliwy, nie jest to zapach krwi. Jest tutaj nuta laktonowa połączona właśnie z tym metalicznym akordem, co tworzy ten, takie złudzenie fizjologiczne. Natomiast w świecie niszowych zapachów takie rzeczy już powstawały. To nie jest nic, co odkryłoby tutaj jakąś potężną Amerykę zapachową, dlatego że chociażby zapach Finisterre też ma taki fizjologiczny rys, jak również seria Nebbia Filipa Sorcinelliego również ma taki fizjologiczny rys, szczególnie densa, bardzo wodna oraz spessa na pewnym etapie rozwoju taki rys posiada. Dlatego ja jako jestem już osadzona w tych perfumach niszowych, w związku z czym mam troszeczkę szerszą perspektywę, więc na mnie takie rzeczy nie robią aż takiego dużego wrażenia. Natomiast jeżeli ktoś nie porusza się gdzieś tam w tych różnych niszowych propozycjach, to może faktycznie to zrobić wrażenie. Natomiast ja nie zgadzam się z tym absolutnie, żeby ten zapach był obrzydliwy. Nie zgadzam się nawet z tym, żeby był nienoszalny. Myślę, że są ludzie, którzy mogliby go nosić. Spotkałam się również z pozytywnym odbiorem tego zapachu. Ja też, kiedy ludzie piszą takie rzeczy, że ten zapach dla nich kojarzy się z rozkładem, z krwią i tak dalej, z metalicznym zapachem wnętrzności, jest to dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że ja też jako zawodowy balsamista zwłoki, pracownik zakładu pogrzebowego, dokładnie wiem, jakie zapachy potrafi wydzielać ludzkie ciało w różnych stadiach rozkładu, wnętrzności i tak dalej, krew, w związku z czym nie przemawia do mnie to, ponieważ ja wiem jakby profesjonalnie, z pierwszej ręki, jakie te zapachy są i absolutnie tutaj ich nie znajduję. Myślę, że więcej tutaj w ludziach gra fantazja i nastawienie marketingowe niż rzeczywista wiedza na temat tego, jak pachną właśnie takie różne mniej, powiedzmy, przyjemne wonie związane właśnie z rozkładem, z chorobą i tak dalej. Tutaj tego absolutnie nie znajduję. Nie ma tutaj wodnej woni, jak niektórzy mówią właśnie, rany, wnętrzności, czegoś, absolutnie czegoś takiego tutaj nie ma. Ja tego nie wyczuwam i osoby, na których testowałam ten zapach, również tego nie wyczuwają. Przypomnę jeszcze dokładnie, aby o niczym nie zapomnieć, nutki zapachowe, jakie podaje tutaj producent. I mamy tutaj do czynienia z
takimi nutami jak wodorosty, mleko, kokos, irys, opoponax, drzewo sandałowe. No i akordy J, krew, adrenalina, zapas 2006 roku. Opoponax, przypominam, że jest to słodka mira, żywica ciepła, która nadaje takiej głębi dla kompozycji. Woda kokosowa jest wyczuwalna, jeżeli znamy inne zapachy z wyraźną właśnie nutą wody kokosowej, jak chociażby Snowy Owl od Zoologist, to wyczujemy tą wodę kokosową. Natomiast jest tutaj element pewien taki, myślę, że te nuty morskie, wodorostowe zostały połączone po prostu z tymi mlecznymi, laktonowymi nutami i to stworzyło takie złudzenie fizjologiczne. Natomiast absolutnie nie powiedziałabym, żeby zapach był obrzydliwy i nawet jeżeli miałabym go skojarzyć jeszcze z jakimś zapachem, który też ma taką metaliczną nutę, delikatną, już jakby abstrahując od tych zapachów, o których wcześniej mówiłam, które znowu mają tam taką wodno-laktanową fizjologiczną nutę, Finisterre czy Densa czy Spessa, to jest zapach Serge Lutin, który nazywa się Denle, czyli mleczny ząb, i tam jest kompozycja, która jest interpretacją tematu ekstrakcji z zęba mlecznego i posmaku krwi na języku, gdzie taka również jest stworzona nuta. I faktycznie myślę, że w tym kierunku bym poszła troszeczkę bardziej, jeśli chodzi o kojarzenie tych zapachów. Natomiast, tak jak mówię, na mnie to nie robi aż takiego dużego wrażenia. Jest to dla mnie po prostu jeden z niszowych zapachów, jakie gdzieś tam z tą fizjologiczną nutą znam. Natomiast nie jest to dla mnie szokujące. A już na pewno nie jest to dla mnie obrzydliwe, absolutnie. Jeżeli bym miała powiedzieć, że jakieś zapachy wpływają gdzieś tam lekko na rozstrój mojego żołądka, to bardziej bym przywołała ostatnią nowość na Somato Fantomas, gdzie połączenie melona słodkiego z nutami plastiku i asfaltu tworzą taką mieszankę, która powoduje coś takiego, że we mnie się coś tam kręci. Natomiast to jest zupełnie też inny świat. Primlomros też tworzy takie bardzo skomplikowane kompozycje, gdzie łączy takie naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane kompozycje w typie teoretycznie fużer, ale one są bardzo bogate, grzyby, lawendy i tak dalej, mchy, porosty. I to też może gdzieś tam czasami w niektórych wzbudzić jakiś taki lekki niepokój. Natomiast czy ten zapach? Nie, ten zapach ma w sobie coś niepokojącego, ale bardziej bym to określiła jako właśnie coś niepokojącego, coś nietypowego, coś budzącego dystans i takie zaciekawienie. Myślę, że dla niektórych osób ten zapach może działać wręcz pobudzająco. I jeśli znacie ten zapach, jestem bardzo ciekawa. To jest coś, co po prostu jest już na rynku perfum niszowych znane od dawna i to było nieuniknione, że pojawi się na tym kanale prędzej czy później, bo to jest temat, który jest po prostu podejmowany przez osoby, które się interesują. I jestem ciekawa, czy ten zapach znacie, czy chcielibyście go poznać, jakie macie wyobrażenie na ten temat i co o tym w ogóle myślicie. Przypominam o tym, że w świecie perfum niszowych nie wszystko jest tworzone po to, żeby była sprzedaż, statystyka i tak dalej, tylko niezależne marki po prostu czasem tworzą pewne interpretacje artystyczne. Niektóre zapachy są swego rodzaju happeningami, jakimiś wyrazami artystycznymi, jakimiś formami takiego, jakby to ująć, zapomniałam teraz tego słowa.
Przede wszystkim chodzi o to, żeby stworzyć coś z potrzeby tworzenia, a nie dla sprzedaży. O to mi chodzi. I więc jeżeli pojawiają się takie pytania, a po co coś takiego robić, a kto by miał to nosić? No właśnie nie, bo chodzi o to, że są tworzone dla tworzenia. W mainstreamie takie coś nie występuje, bo w mainstreamie tworzy się zapachy po to, żeby się sprzedawały, się bada rynek, robi się target, robi się produkt konkretnie pod grupę docelową itd., itd., bada się sprzedaż, statystyki. Natomiast w niszy nie zawsze tak jest. Najczęściej właśnie tak nie jest i to jest dowód na to najlepszy, ponieważ ten zapach wzbudza więcej negatywnych reakcji niż pozytywnych, a jest na rynku już długo i z niego nie schodzi. Podejrzewam, że zostanie z nami jeszcze najbardziej długo, bo jest on pewnym takim małym właśnie pomniczkiem dla takich niszowych założeń, po prostu założeń takich niezależnych twórców perfum. I to jest coś, co moim zdaniem warto wspierać, żeby takie formy wyrazu były możliwe. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, bo pozwala mi to rozwijać mój kanał. Też dzisiaj troszeczkę jest inne światło, bo jest wieczór, więc nagrywam wieczorem, jest troszeczkę inaczej. Cały dzień padał deszcz, więc nie dało się nic poradzić. Oczywiście podlinkuję w opisie, zapraszam na mój Instagram, którego nazwa będzie. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, zapraszam do dyskusji w komentarzach i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa!